nazwa miasta Marrakesz w takim dość wolnym tłumaczeniu oznacza przybądź, odwiedź nas, kup co ci się spodoba, sprzedaj to co ze sobą przywiozłeś, a potem odejdź ze sławie człowiecze w swoją stronę. Zabierali się do tak zwanej roboty, mieli od tego powiedzieć jeszcze kilka słów na temat jego ojca, czyli na temat Hasana II.
A sam drugi, drodzy Państwo, typowy król Herod. Po prostu typowy król Herod. On co prawda nie mordował niewiniątek, natomiast to znaczy niewielkich niewiniątek. Bo tak w ogóle to owszem, ludzi to on się namordował i to całkiem sporo. Przede wszystkim ze względu na fakt, że jakby myśl królewska, królewska teoria i filozofia, to były jedyne myśli, teorie i filozofie, które w Maroku za jego rządów obowiązywały. Także albo ktoś się z królem zgadzał, albo mógł swoje poglądy już potem wyrażać tylko w głębokim ukryciu, albo też w ogóle nie mógł ich nigdzie wyrażać, bo zwyczajnie tracił życie. Także mnóstwo ludzi za tą właśnie ubogi. Także naprawdę jako taki element, nie wiem jak to nazwać zgrabnie, jako element takiego PR-u, jako rodzaj pewnego takiego chwytu marketingowego, ta podróż była po prostu wymarzona. Natomiast potem Sidi Mohamed zrobił jeszcze jedną rzecz, dzięki której ogromne uznanie i sympatię znowu zdobył, nawet u tych, których ta jego podróż nie przekonała, a mianowicie po prostu się ożenił. Ożenił się i tutaj spekulacje są ogromne, że on to zrobił właśnie, powiem, a czego nie bardzo. I godnie bardzo reprezentuje swojego męża, przyjmując tutaj w Maroku w jego imieniu różnych gości, różne delegacje zagraniczne, ale również reprezentując Mohameda VI poza granicami marokańskiego królestwa. Na pewno jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że jej wysokość Salma jest kobietą, która ma fantastyczne gazety, takiego dwutygodnika Telkel, które świetnie po prostu piszą o Maroku, o sytuacji w państwie, piszą szczerze, po prostu piszą z pazurę, i tam za bardzo się nie przejmują. Natomiast chyba jednak powinni, bo wyobraźcie sobie, w ubiegłym roku właśnie przy okazji drukowania tych wszystkich rzeczy związanych z podsumowaniem pierwszej dekady roku, Telkel opublikował taki, to znaczy chciał opublikować taki dość obszerny materiał, artykuł najpierw podsumowujący królewskie panowanie, a potem jeszcze kilka ankiet i sondaży Wiktora i nawet podpisu nie było. Cała strona biała, wszyscy się trzęśli z oburzenia, a królewski minister spraw wewnętrznych zwołał konferencję prasową i powiedział, no ale ludzie, czego wy w ogóle się domagacie? Król to przecież nie jest po to, żeby go oceniać. Także widzicie, no wolność wolnością, a jakby życie życiem i praktyka praktyką. Natomiast ciekawe w tym wymiarze, w tych wszystkich naszych rozważaniach, wydaje się uzasadnienie istnienia w ogóle wiecie, marokańskiej konstytucji. Zakładało na wysokości ramion, żeby po prostu spinać szaty, liczne szaty notabene. I te brosze właśnie nazywane figulami mają przeważnie trójkątny kształt, przez co portugalskim. I tak jak w Agadirze w 1505 powstała mała wioska u stóp wzgórza, tak tutaj słuchajcie w 1511 imponujący, a w chwili obecnej to jest miejsce, drodzy moi, miejsce lęgowe rzadkich ptaków, ptaków, które nazywają się sokołami Eleonory. I one tam sobie przylatują.